Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Miedź Legnica - Lechia Gdańsk. Ze mną, jak zwykle w sumie, trener drużyny Tomasz Kaczmarek oraz jeden z najważniejszych zawodników w klubie, czyli pan prezes Paweł Żelem. Witam serdecznie panowie. Oddaję trenerowi głos. Kilka słów przed meczem z Miedzią. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Na konferencji, tak jak już powiedzieliśmy, przed meczem z Miedzią Legnica, ale też widać po naszej obsadzie, chyba że mamy za sobą taki bardziej wymagający tydzień. Na pewno na początku kilka słów co do meczu. Myślę, że ostatni tydzień spędziliśmy tak, że mocno przetrenowaliśmy. W sobotę był sparring wewnętrzny i niedziela była wolna i od poniedziałku ruszyliśmy przygotowaniami do treningu. Jutro już wyjeżdżamy do Legnicy, żeby dojechać dzień wcześniej, mieć jeden dzień więcej na miejscu, bo na pewno przed nami wymagający mecz, wymagający tydzień i jesteśmy po prostu świadomi, że jesteśmy tego świadomi, że potrzebujemy dobrej formy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Możemy przejść do zadawania pytań, jeśli takie się pojawią. Dzień dobry, Tomek Kosowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. No trenerze, musimy wrócić do tego najbardziej palącego tematu ostatnich dni. Czy jakby w temacie odebrania opaski kapitana Flavio Paixao pan już wszystko powiedział? Bo no nie oszukujmy się, za dużo konkretów tam nie ma. Czy może jednak po tych kilku dniach no chciałby pan troszkę jakby uściślić tą wypowiedź, skąd taka zmiana? No bo pewnie wszyscy, jak tu siedzicie, zdajecie sobie sprawę, że wśród kibiców odbiór tej decyzji jest no bardzo negatywny i jest to decyzja traktowana jako, ta decyzja jest traktowana jako dziwna. My pewnie wszystkiego nie wiemy, czy coś więcej możemy powiedzieć, czy zostawiamy to tak jak jest. Dzień dobry. Tak, na pewno to jest temat, na który chciałbym się wypowiedzieć. Podejmując, znaczy w komunikacie ogólnie powiedziałem dużo i nie zawsze można publicznie powiedzieć wszystko, ale podejmując taką decyzję miałem pełną świadomość, że wywoła ona wiele pytań w środowisku, bezdyskusyjnie. Wiedziałem co robię, wiedziałem jakie są konsekwencje takiej decyzji. Wiem, że nie jest to decyzja popularna i wiem, że to jest decyzja trudna do zrozumienia dla ludzi, którzy nie mają wszystkich informacji. Proszę pamiętać w tym wszystkim, bo mi zależy na jednej rzeczy, żeby tutaj nie doszło do sytuacji, że to jest jakaś, dochodzi do momentu Kaczmarek, tu nie chodzi o jakąś sytuację między Kaczmarkiem a Paixao. Proszę pamiętać w tym wszystkim, że od kiedy ja jestem trenerem, czy powiedzmy zanim, w momencie jak ja tutaj przyszedłem, Flavio grał bardzo mało, już wchodził w końcówkach meczu i mi się udało tutaj jeszcze raz odbudować Flavio, może dać jemu nawet jeszcze jedną wiosnę. Ma za mojej kadencji najlepsze statystyki jako zawodnik co do goli, co do asyst i tutaj to są rzeczy, których ja mam pełną świadomość. Chcę też zaznaczyć w tym wszystkim jedną rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna. Ja podejmując tą decyzję, ja nie szukam i nie szukałem kozła ofiarnego tego, że my źle rozpoczęliśmy sezon.
Flavio nie jest winny temu, że my po czterech kolejkach mamy 3 punkty. Ja jestem za to odpowiedzialny. Tylko ja jestem za to odpowiedzialny i nikt inny. I mogę szczerze powiedzieć, że po analizie ostatnich tygodni, przede wszystkim ostatnich 2 meczów, bo na pewno ten najbardziej negatywny wpływ na całą sytuację, całą atmosferę mają te ostatnie 2 mecze z Koroną i na Radomiaku. Doszedłem do wniosku, że potrzebujemy korekt. Potrzebujemy prawdziwych korekt. Potrzebujemy korekt w szatni i na boisku. Że to, co w tamtym sezonie funkcjonowało dobrze, w tym momencie nie funkcjonuje dobrze i coś się zmieniło. Coś muszę zmienić. Dlatego nieraz takie trudne sytuacje wymagają, tak jak już powiedziałem, niepopularnych decyzji, potrzebują nowego impulsu, doszedłem do wniosku, że w szatni też potrzebujemy nowego głosu, że odpowiedzialność muszą przejąć też inni zawodnicy. I dlatego podjąłem tą decyzję. Tutaj przy tym wszystkim nigdy nie chodzi o indywidualności. Tutaj przy tym wszystkim chodzi tylko o sukces drużyny i o sukces Lechii. To jest to, za co ja odpowiadam. I nie chciałem w tym momencie z trudnymi decyzjami czekać za długo, bo doszedłem do wniosku, że pracowanie i funkcjonowanie dalej w takim trybie, okej, wszystko dalej tak jak było, nie jest właściwe. I dokładnie możemy popatrzeć, ta sytuacja jest do zmienienia, ta sytuacja jest do odbudowania. Nie jesteśmy sami w takiej sytuacji, jak popatrzymy nawet na najlepsze, na inne ligi w Europie, no to patrząc w Anglii, tam Manchester, Chelsea i Liverpool bardzo źle rozpoczęły sezon. W Niemczech jest Leverkusen, Frankfurt i Lipsk, które po 3 meczach mają albo 0 punktów, albo 1, albo 2. Także nie jesteśmy sami w tej sytuacji. Znamy historię Lechii Warszawa z tamtego sezonu i wiemy, że to są wymagająca sytuacja. I po prostu ja jestem odmienienie tego korektami, odmienienie, wprowadzenie drużyny na właściwe tory, żeby zagrać, żeby ten sezon znowu był sukcesem, jest moją motywacją i moją odpowiedzialnością. I że w takich sytuacjach nie zawsze wszystkie decyzje są łatwe i wszystkie decyzje są popularne i nie wszystko zawsze jest zrozumiałe, tego mam pełną świadomość, ale czułem w tym momencie, że to jest jedna z właściwych z decyzji, które muszę podjąć. To jeszcze dopytam, czy w tym momencie, w takiej sytuacji, jakby status sportowy, czysto sportowy, Flavio, możemy być pewni, że się nie zmienia, bo pewnie jak to jest jeden z nielicznych zawodników, do których w tym sezonie nie możemy mieć pretensji, jeżeli chodzi o boiskowe poczynania. Czy status Flavio zostaje taki sam, wciąż ma on taką samą pozycję sportową w zespole? W rozmowie z Flavio powiedziałem jemu szczerze w 4 oczy, w ogóle zanim poinformowaliśmy drużynę, odbyłem rozmowę z Flavio. Wiadomo też, że takie decyzje to nie są decyzje, które się podejmuje samemu, to są decyzje konsultowane w klubie, bo to są duże decyzje. W rozmowie z Flavio powiedziałem jemu, że nadal ma moje wsparcie jako zawodnik, nadal ma moje wsparcie jako piłkarz, że ja myślę, że ja to też już pokazałem w tamtym sezonie, jak doszło do tej sytuacji przed meczem z Górnikiem Zabrze, jak podjąłem decyzję, że w
Flavio w dwóch meczach nie będzie z nami, z zespołem. Powiedziałem, że po tej sytuacji dla mnie temat jest zamknięty. W następnym meczu tutaj, w którym był dostępny z Wartą Poznań, wystawiłem go w pierwszym składzie. I nadal do tego wszystkiego tak podchodzę. Wszystko jest zawsze pod warunkiem, że obydwie strony akceptują taką sytuację, że obydwie strony radzą sobie z taką sytuacją i obydwie strony przestrzegają, powiedzmy, zasad, które panują w drużynie. Bo tutaj to jest niepodważalne, że zawsze drużyna będzie na pierwszym miejscu i wszystkie moje decyzje będą kierowały się dobrem drużyny. Ale ogólnie, tak jak mówię, tutaj komunikacja z mojej strony była bardzo jasna. Dzień dobry, Maciej Słomiński, Interia. Panie trenerze, to kto w takim razie jest nowym kapitanem? Czy udało się go wybrać, bo chyba pan nie chce powiedzieć, że to prezes Żelem, który siedzi. Będzie nowym kapitanem. Tej decyzji jeszcze nie ma. Powiedzmy tak, jest u mnie w głowie, ale jestem w trakcie rozmów, bo wszyscy wiemy, że to tutaj też chodzi o właściwe rozdzielenie odpowiedzialności i wewnątrz szatni, i na zewnątrz. Jestem przekonany, że nowy kapitan będzie mocną osobowością, będzie zawodnikiem w pełni mającym wsparcie zespołu, w tym momencie wsparcie sztabu, i będzie w tej fazie, w tym momencie sezonu pomoże mi, aby poprowadzić to we właściwym kierunku. Jacek Głuszyński, portal Trójmiasto. Panie trenerze, jak po co jest ta zwłoka, tak? Co panu dało ogłoszenie tej decyzji w sobotę bez podania, kto jest nowym kapitanem? Jak sam się trener spodziewał, powoduje to, że przez 3-4 dni tracimy wszyscy czas, dyskutując o czymś, co być może odbije się negatywnie w sobotę. Dlaczego nie można było tego zrobić w sposób ładny, dyplomatyczny? Na przykład dzisiejsza konferencja, przychodzi trener, przychodzi Flavio, przychodzi nowy kapitan, wszystko ładnie załatwione, ogłaszamy to i tak dalej. Po co wywoływać kolejny konflikt, kolejne jakieś brzydkie słowa na forum? Po co prowokować, brzydko mówiąc, ludzi, kibiców? Ostatnia rzecz, którą chcę, to jest konflikt albo prowokacja w tym wszystkim. Absolutnie nie o to chodzi, ale też bądźmy tutaj szczerzy i realni. Te trudne decyzje wszędzie, w każdej dziedzinie życia, w każdym momencie wywołują dyskusje, wywołują kilka dni, żeby w których o tym rozmawiamy, się nad tym zastanawiamy, to też nie wszystko jest piękne i łatwe. Proszę mi uwierzyć, że to nie jest tak, że my wszyscy razem siadamy do stołu, pijemy kawę i przy okazji podejmujemy jakąś trudną decyzję. Nieraz trudne decyzje, jeżeli trudne decyzje się podejmuje, to trzeba w tym momencie, i na to też nie ma nigdy właściwego momentu. To też trzeba szczerze powiedzieć. Bardzo rzadko jest tak, że na trudne decyzje jest optymalny moment, tylko to często sytuacja decyduje o momencie. I w tym tygodniu tak było. Uważam, że to nawet jest dosyć dobre, że mieliśmy właśnie tydzień bez meczu, bo tydzień po Radomiaku był tygodniem na
trudniejsze rozmowy, na mocne analizy, na trudne decyzje i tak go wykorzystaliśmy, aby już w tym tygodniu dużo bardziej skoncentrować się na piłce nożnej, na przygotowaniu do meczu w Legnicy i dlatego też dzień wcześniej wyjeżdżamy, aby być tam w pełni skoncentrowani do meczu. To jeszcze kończąc z mojej strony te kwestie i pytanie do trenera, które zadaliśmy też naszym internautom. Czy decyzja o pozbawieniu Flavio Paixão funkcji kapitana przyczyni się do tego, że wyniki Lechii będą lepsze, gorsze lub nie będzie miała na to wpływu? Na razie dziękuję. Jeszcze raz. W tym wszystkim nie chodzi o Flavio. W tym wszystkim chodzi o to, że my jako zespół znaleźliśmy się w trudnym momencie i ten moment w mojej analizie wymagał zmian i korekt. I wiadomo, że tylko decyzja o zmianie kapitana to jest powiązane z wieloma innymi rzeczami. My musimy zmienić coś w szatni, musimy zmienić wiele rzeczy na boisku. Jeżeli wszystkie rzeczy uda nam się zmienić, wszystkie rzeczy dadzą nam pozytywny impuls, taki jest cel takich decyzji, że po prostu będzie w następnych tygodniach osiągniemy lepsze wyniki. Robię wszystko z pełnym przekonaniem i z pełną świadomością, że to jest moja odpowiedzialność i robię wszystko z pełnym przekonaniem, że jest to dla naszej drużyny w tym momencie właściwe. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Unia Bałtycka. Trenerze, to jeszcze chciałem w tej kwestii dopytać o jedną rzecz. Jutro, jak pan powiedział, wyjeżdżacie na mecz. Czy Flavio Paixão jest w kadrze meczowej? Dzień dobry. Kadrę meczową ogłoszę jutro, ale mogę powiedzieć, że tak jak odpowiedziałam przed chwilą, że status sportowy Flavio się nie zmienił. Jedyne co, Flavio dzisiaj szedł z treningu z kontuzją, z urazem. Dzisiaj albo jutro będzie miał badania i dopiero wtedy będziemy mieli jasność, czy jest do mojej dyspozycji. To jest dopiero sytuacja, która wydarzyła się o godzinie 12:30, chyba dzisiaj pod koniec, w ostatnich 3 minutach treningu. Dlatego nie wiem po prostu, czy tak samo dzisiaj na badaniach jeszcze jest Filip Koperski i dopiero później będę miał świadomość co do tych dwóch zawodników, czy mogą z nami pojechać do Legnicy. Dzień dobry, Krzysztof Gostomczyk, Lechia.pl. Ja może dam trochę wytchnienia trenerowi, bo trener od początku odpowiada, jest z nami prezes. To chciałbym się spytać prezesa, bo w wywiadach z członkami zarządu cały czas się pojawiają 2-3 ruchy transferowe do końca okienka prawdopodobnie. No koniec okienka już jest coraz bliżej. Na jakich pozycjach możemy liczyć na nowych zawodników? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Oczywiście tak, wzorem lat ubiegłych. Lechia do ostatniego dnia trzyma w napięciu wszystkich z transferami. Przyczyn tego jest kilka i one się jakby powtarzają w komunikatach, które od nas idą. Często jest tak, że jest jedna lista pobożna życzeń, a później następuje weryfikacja. Piłkarze, których chcemy, mają w naszej ocenie być lepsi od tych, którzy już obecnie są w drużynie. I teraz ci piłkarze z wysokiego poziomu, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie, to nie jest tajemnicą. W pierwszej kolejności wybierają oferty z lepszych klubów z lig zachodnich. Polska jest gdzieś tam w koszyku C. Ekstraklasa jest w koszyku C, jeżeli chodzi o ich preferencje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, są to zawodnicy, którzy albo są pod kontraktami w swoich klubach, w mocnych klubach i dopiero jak te kluby dokonają u siebie transferu wzmocnień, to zaczynają swoją kadrę odchudzać i poszczególnych zawodników biorą pod uwagę pod kątem transferu bądź wypożyczenia. I tak jest też w naszym wypadku. To, co powiedzieliśmy, to jest niezmienne. Chcemy dokonać 3 transfery. Jesteśmy na jakiejś ostatniej prostej już z 2 zawodnikami. Do końca okna, do środy, do północy zostało nam chwilę, natomiast
Nie chcemy do ostatniego dnia, do ostatniej godziny z tym czekać. Być może jeszcze przed weekendem uda nam się dokonać dwa transfery i na pewno je Państwu ogłosimy. Jeżeli chodzi o pozycję, to jest to obrońca, jest to defensywny pomocnik i trzeci zawodnik, nad którym pracujemy, to jest ofensywny pomocnik na skrzydło. Zrobię wybieg, uniwersalny obrońca mogący grać na dwóch pozycjach. No, na pewno widzimy potrzebę wzmocnień. To też jakby do tej pory od nas wychodziło. To nie jest tak, że nie chcieliśmy tych transferów robić. Jak Państwo wiecie, też oczekiwania piłkarzy pod koniec okna diametralnie się zmieniają. Te kluby lepsze, z których zawodników chcemy skorzystać, im bliżej końca okna, tym bardziej są otwarte i elastyczne w zakresie dokonania tych transferów i tak jak mówię, dwa, a najpewniej trzy ruchy transferowe do końca okna uda nam się zrobić. Panie prezesie, my wiemy, że taka jest jakby filozofia klubu od kilku lat, ale no nie chce mi się wierzyć, że jedyni piłkarze lepsi od tych, którzy są w tej chwili w Lechii, to są ci, którzy teraz czekają na, nie wiem, rozwiązanie kontraktu, czy mają oferty z lepszych klubów. No na pewno można znaleźć piłkarzy lepszych od tych, którzy są w Lechii i dwa miesiące temu, i trzy miesiące temu. I na pewno udałoby się wzmocnić ten zespół szybciej, bo jeżeli tak będzie postępował klub przez następne lata, no to chociażby ta gra w europejskich pucharach no będzie wyglądała tak, że zanim będą wzmocnienia, to klubu już w tych eliminacjach do europejskich pucharów nie ma i tutaj mamy takie trochę zamknięte koło. Tomek, tak mówiąc na wprost, mówiłem o trzech aspektach. Kluby, które chcą zawodników oddać bądź rozwiązać, ale są zawodnicy z poziomu top, którzy mieli oczekiwania takie, które w obecnych realiach przewyższały możliwości klubu, tak? Bo to są kontrakty na poziomie 400-500 tysięcy euro netto rocznie. I teraz im bliżej końca, to oczekiwania tych zawodników schodzą. To są nadal bardzo dobrzy zawodnicy, ale miesiąc temu byli poza naszym zasięgiem, bo oni czekali na oferty i prowadzili rozmowy w lepszych ligach, bądź we Włoszech, bądź we Francji, bądź w Niemczech, bądź w innych kierunkach. I teraz w momencie, kiedy im się tam pozamykały możliwości, oni dzisiaj już patrzą pod kątem Lechii, rozpatrują Lechię. Jesteśmy dla nich jakimś wyborem. Korzystamy, jak wiecie, z wielu narzędzi do analiz, do oceny zawodników. Oczywiście mieliśmy przez to okno, raz, że poprzez nasz wybór, wielu kandydatów, ale i wiele kandydatur też do klubu wpłynęło. I mówię to jakby w pełnej świadomości, że albo to byli zawodnicy, którzy byli na porównywalnym poziomie jak nasi, na naszych pozycjach, a nie byli istotnie lepsi. Albo byli też zawodnicy tacy, z którymi prowadziliśmy rozmowy, a na końcu być może posłużyli się naszą ofertą, żeby gdzieś indziej przedłużyć albo podpisać, czy to na lepszych warunkach, czy decydowała długość kontraktu. Przyjęliśmy pewne ramy też i z zawodnikami określonych parametrach wiekowych, na przykład nie podpisujemy dłuższych kontraktów, bo to się już tutaj w przeszłości działo i się źle kończyło. Więc tych przyczyn jest więcej i ten temat jest złożony. To nie jest tak, że zamknęliśmy oczy i do samego końca czekamy, co się zadzieje. Natomiast te rozmowy nie były proste. Jak popatrzymy też nawet na przypadki innych drużyn, nawet pucharowych, to też zobaczycie, że w tamtych klubach też te sprawy tak się szybko nie toczyły. To jest tak, że jak klub awansuje do pucharów, to trochę stoi pod ścianą, musi szybko robić. Pewne ruchy są determinowane też awansem do kolejnych rund. Wiadomo, im wyższe są wpływy z UEFA, tym większe możliwości budżetowe. Jak większe możliwości budżetowe, to otwiera się jakaś opcja zrobienia dodatkowego zawodnika. Jak też wiecie, w naszej kadrze było dosyć sporo zawodników, którzy już albo nie rokowali, albo ich rozwój nie gwarantował, że będą za chwilę mocną konkurencją dla tych, którzy są. Więc też z tej szatni kilku zawodników puściliśmy na wypożyczenia, bądź pozwoliliśmy im odejść, robiąc miejsce teraz dla tych, którzy mają do nas dołączyć. I,
I też powiem, że w kontekście zawodników, którzy, bo staramy się działać z jakimś wyprzedzeniem, co też oczywiście nie jest proste w naszych realiach, bo zawodnik, który zagra dobrą rundę, dobry sezon, automatycznie staje się jakimś łakomym kąskiem. Natomiast rozmawiamy też z zawodnikami, bądź dokonujemy oceny sportowej weryfikacji na wiele miesięcy do przodu, żeby ewentualnie z tymi, którzy mają jeszcze 10 miesięcy do końca, albo za niedługo przedłużyć, albo sobie powiedzieć jasno, że nie przedłużamy i w to miejsce będziemy poszukiwać innych, którzy zagwarantują kolejny krok do przodu. No to czekamy na tych trzech kozaków w takim razie i oby było to realne wzmocnienie. Z mojej strony dziękuję. Mają to być zawodnicy gotowi, którzy będą w stanie z marszu wejść i trenerowi pomóc. To nie jest tak, że to są zawodnicy do budowy, bo jak wiemy, runda jesienna jest dosyć krótka, w połowie listopada kończą nam się rozgrywki, więc chcemy, żeby to byli zawodnicy, którzy wejdą z marszu i będą stanowić konkurencję, podniosą rywalizację, ale i też zabezpieczą te pozycje, na których trenerowi najbardziej zależy. Dzień dobry, Damian Nitka, Lechia.pl. Ja mam pytanie odnośnie Duszana Kuciaka. Po meczu z Widzewem Łódź, no jeszcze nie było wiadomo, jak długo potrwa ta kontuzja. Były takie spekulacje, że to może potrwać kilka tygodni. Czy teraz wiadomo, kiedy będzie się można spodziewać Duszana w kadrze meczowej? Dziękuję. Duszan środa, tak? Czyli wczoraj miał kolejne badania. Ogólnie pierwsze wyniki tych badań są pozytywne. Duszan dzisiaj już prawie całkowicie trenował z zespołem, także jeszcze musimy odbyć jakąś jedną rozmowę. I tak samo tu będzie jutro decyzja, czy Duszan z nami już pojedzie do Legnicy i będzie w stanie nam pomóc. Myślę, że tutaj jesteśmy bliżej niż dalej końca tego urazu, czy tej rehabilitacji. Też w uzupełnieniu wypowiedzi trenera, Duszan się aż pali do treningu, do gry, natomiast jak Państwo wiecie, to był uraz taki, który jakby nie przeszkadzał mu w codziennym funkcjonowaniu, natomiast powoduje ból przy tych ćwiczeniach typowo bramkarskich. Zależało nam, żeby ten jego proces leczenia, powrotu do zdrowia z tą ręką, z palcem, odbył się w sposób naturalny, to znaczy bez ingerencji zewnątrz, bez konieczności robienia zabiegu chirurgicznego. On już jest bliżej niż dalej, natomiast chcemy być na 100% pewni, że to wejście nie będzie przedwczesne, bo lepiej czasem tydzień, półtora tygodnia opóźnić powrót do treningu, do gry, niż zrobić to za szybko, zrobić krzywdę zawodnikowi i sobie. Ja prezesa jeszcze wyfatyguję w temacie transferów. Na razie może w drugą stronę, bo są w Lechii zawodnicy ważni, którym kontrakty kończą się za rok. Czy no wiadomo, że w tym oknie transferowym ten tydzień będzie raczej w drugą stronę transferowo nacechowane, ale czy w najbliższym czasie planujecie przedłużenie kontraktów albo czy jest to możliwe ze Zwolińskim, Kołodziejskim, czy czeka nas podobna zima jak na przykład z Żukowskim, że do końca nie będzie wiadomo, czy ktoś zostaje, czy odchodzi, będą przepychanki, ktoś trafi do rezerw i tak dalej. Ten ostatni argument, Jacek, już tobie wytrącam, rezerw nie ma. Natomiast oczywiście tak, no mówię, tutaj mamy regularne spotkania ze sztabem, z pionem sportowym, analizujemy dyspozycje, ale też musicie mieć świadomość, że to nie jest tak, że decyzję będziemy podejmować pochopnie, bo ktoś miał super ostatnią rundę albo ostatnie 3 miesiące i na tej podstawie będziemy w tej fali wznoszącej decydować o przedłużeniu. Będziemy patrzeć oczywiście na szersze spojrzenie, pobyt danego zawodnika, ile nam daje, czy jeszcze będzie rósł. Z kilkoma zawodnikami są prowadzone rozmowy. Wiadomo, że w tej sytuacji, tych ostatnich tygodni, ostatnich meczów ligowych, to zawodnicy nie mają aż tak dużo kart w ręku, bo lepsze by mieli, gdyby były wszystkie wygrane i byliby w czubie tabeli. Natomiast kilku zawodników ma opcję automatycznego przedłużenia i to jakby też od nas będzie zależeć, bądź od liczby rozegranych meczów, bądź od decyzji klubu o przedłużeniu konkretnego kontraktu z konkretnym zawodnikiem. Chcemy oczywiście te sprawy mieć
mieć w miarę szybko pozamykane, ale też być może w niektórych sytuacjach trzeba będzie poczekać z tą decyzją jeszcze chwilę, bo dany zawodnik na przykład nas nie przekonuje albo nie potwierdził, nie zasłużył na to, żeby już to przedłużenie dostać. Te rezerwy to były w cudzysłowie, nie chodziło mi tyle o drużynę, bo może młodsi koledzy nie pamiętają, ale pan prezes na pewno pamięta, bo to chyba w podobnych czasach poprzedniej kadencji było, kiedy dla zawodników, których Lechia nie chciała w pierwszej drużynie, był jeden trener i pięciu zawodników biegało na przykład po plaży albo po parku albo coś, także o takie rezerwy miałem na myśli. Może mieli spotkania towarzyskie po zajęciach. No jeśli tego wymagają kontrakty, bo klub musi zawodnikom zapewnić prawo do treningu, więc tak to treningu było robione. Drużynowego, ale tak jak widzicie, my tą kadrę troszeczkę zredukowaliśmy w tym sensie, że mamy określoną liczbę zawodników seniorów, młodych do budowy. Kilku zawodników, którzy jak sami widzicie, Tomek kiedyś poddawał analizie, tych, którzy odchodzili, mieli albo mało minut, albo mało meczów, albo mało dobrych występów. No i wiadomo, że jak chcemy się rozwijać, no to musimy niektórym dziękować. To są być może dla takich zawodników trudne decyzje, może są mało popularne, natomiast one wymagały podjęcia. Tych zawodników nie ma, zrobiliśmy miejsce dla nowych i chcemy, żeby ci, którzy dojdą, podnieśli nam konkurencję, podnieśli jakość. I tyle w temacie. I ostatnie moje pytanie odnośnie transferów. Będę wdzięczny za kwotę, ale nie spodziewam się ich usłyszeć. Czy w Lechii jest coś takiego na tych trzech zawodników, które padło, jak budżet, tak? I czy to jest budżet skalkulowany w ten sposób, że na przykład nie płacimy nikomu za odstępne i to mamy wtedy pieniążki na przykład na te płace? Czy dopuszczacie możliwość, że jak zapłacicie za kogoś odstępnego, to będzie mniejsza płaca, że tak powiem? Dziękuję. To działa w dwie strony, bo jak zrobimy transfer out za gotówkę, no to wtedy mamy dodatkowe środki, które możemy przeznaczyć na transfery do klubu. Oczywiście przy każdym transferze jest budżet na wynagrodzenie, na koszty pośrednie, koszty menedżera, koszty pozyskania. Mamy budżet, chcemy się w tym budżecie zamknąć. Tylko dlatego, żebyśmy byli w tym wszystkim, mówiąc wprost, wiarygodni. Znaczy, pilnujemy pewnych ram finansowych. Dzięki temu już dzisiaj nie macie tematów pod tytułem zaległości, które się targały wcześniej. Jesteśmy na bieżąco z drużyną. Chcemy, żeby to, na co się umówiliśmy, było realizowane i zawodnicy mogli tylko i wyłącznie skupić się na treningach i na grze, nie na tematach zastępczych. Dzień dobry, Kasper Czuba, Tygodnik Piłka Nożna. Ja bym, trenerze, miał dwa pytania. Pierwsze, bo o to jakby scharakteryzował trener takie silne i słabe strony Miedzi Legnica, a drugie, jak wygląda teraz sytuacja Henryka Castergena, bo to jest wielu kibiców o niego pyta, można powiedzieć. Dziękuję. Dzień dobry. Najmocniejszymi stronami Miedzi Legnica jest na pewno jakość indywidualna z przodu, dynamika też. To jest klub, trzeba powiedzieć, który po awansie do ekstraklasy chyba zrobił 8 takich prawie często międzynarodowych transferów. Zawodnicy jakościowi i tutaj jakość indywidualna, dynamika, gra z kontry, to są bardzo, bardzo mocne strony. Dużo, dużo podań wertykalnych przez środek, także na pewno w tym względzie są bardzo dobrzy i musimy być idealnie zabezpieczeni i przygotowani. To było pierwsze pytanie. A drugie pytanie, sytuacja Henryka Castergrena. Wygląda tak, że jest od 2-3 tygodni w pełnym treningu z drużyną. Z dnia na dzień czuję się lepiej, w 100% wiem, że te 7 miesięcy, które jest z nami, są dla niego trudne, ale tutaj wszyscy wiemy, że to są tematy zdrowotne, tematy wracające do niego i jedyne, co nam pozostaje, to co też jemu pozostaje, to pracować codziennie nad tym, żeby
żeby wrócić do pełnej dyspozycji. I na pewno w tym momencie jest tego dużo bliżej niż w większości swojego czasu w Gdańsku.